teraz będę mieć okazję pierwszy raz przejechać się autem ciastka z GCU i z autotrasą z Skrzynobiegów, co mnie mega ciekawi, bo chcę mieć to u siebie w kolejnym moim samochodzie, także zaraz wsiadam do niego i zobaczę, jak to działa. Siedzę w aucie z GCU po raz pierwszy. No to tak, koleżanka też siedzi pierwszy raz, więc ogólnie jestem sam ciekaw, jak to będzie działać, muszę to wyczuć. Dobra. Tak? Ale pociśniemy tak. Co? Tak. No, dobra, musisz wrócić na wrót. Dobra. Wyświetlaczu, których nie chcę widzieć i ogólnie mój test przebiegł pozytywnie. Jestem bardzo miło zaskoczony. Touch by wire działa bardzo dobrze, patrzcie. Dobra, to jest to. Fajne. Ja przepraszam, ale to jest pierwszy raz, gdzie jadę autem z tą skrzynią i muszę sobie po prostu, chciałem sobie zobaczyć, jak to działa, wiesz, dlatego parę prób i tak dalej. I jest to, co chciałem zobaczyć, więc jestem mega podjarany. Ale ogólnie? Nie, skrzynia
to jebane to jest. I Clutch by Wire działa perfekcyjnie. To jest to, co ja chciałem. Ja bym mógł mieć nawet tu tak, żebym miał ten pedał tam w podłodze, żeby sobie go tylko tak klepnąć. Kurwa, idealnie. Jak chcesz, bo nie musisz mieć pedał gazem, wtedy regulujesz kopnięcie. A na gazie sobie zmieniałeś biegi? Tak. To jest igła. Dojebane to jest, no. Powiem ci, że naprawdę jestem... Jeszcze silnik muszę sobie dostawić, bo on trochę za dużo mocy mu zabiera, ale to już jest pierdoła dosłownie. I naprawdę powiem ci, że spełnia to moje oczekiwania.